trochę to jest taka wiocha, wiesz, ten szpital, to jest wiocha. Ale ja uważam, że gdyby nie to, gdyby nie ten element w moim życiu, to ja bym pewnie zupełnie może coś innego dzisiaj robił. Ja zawsze mówię dzieciom, to jest moje powiedzenie, jak mówią, chcę iść do Voice of Kids, tak. Musisz urwać sobie rączkę albo zabić mamusię. To są nasze przedrogi. To już jest ładnie, adekaz to już jest taka wersja optymalna, bo tego się nie mówi tak adekaz, nie? To musisz powiedzieć. No bo tam się dodaje, to musisz tam jeszcze... Reżyser niech to powie, on to umie mówić, zawsze jak ja coś od niego chcę, to mi to tak mówi. Musisz przymrużyć oko tak jak teraz. Adekaz, to jest takie wyjmowanie. Gadajmy o polityce może. Nie, dobry temat. Wiesz co, od razu to wszyscy wyłączam, więc chyba bez sensu. Nie o to panu kamerzyście, reżyserowi chyba ale chodziło. Ale to wy się znacie tak jakby trochę z tego, nie? Nie znamy się w ogóle, ja właśnie szukam. W głowie gdzie się mogliśmy spotkać. Ale no właśnie, gdzie się... Z drugiego balkonu teatru w Cieszynie się kiedyś. Znaczy, to, ty mnie nie widziałaś. Z drugiego ja widziałem. Balkonu teatru. A jaka to była sytuacja? To był koncert z Artist Symphony Orchestra. A, no. To wtedy, kiedy miałeś tą solówkę taką. Tak. Z Janisowym. I to było dokładnie tak. Właśnie, to był przedpremierowy Klub 27 symfoniczny. Tak. Tak. Później mnie na tych takich największych zastępowała podobno Kasia Kowalska albo Natalia Przybysz. Różne inne podróby. Zastępowała cię. Za tak, no. Wzięłam ją na zastępstwo. Nie no, żartuję, ale faktycznie był taki koncert, no. Zaraz jeden z pierwszych. Bardzo dobry zresztą. Ale nie, w ogóle ten teatr w Cieszynie jest bardzo, bardzo ładny. Bardzo ładny jest, no. Jest, no i... Ja tam chyba raz byłem tylko i to jeszcze nie na spektaklu, żeby było śmiesznie, ale bardzo ładne. No, my nawet tam kiedyś z panem reżyserem koncert graliśmy z pustym biurem z X lat temu. Już tak, tak, no ale no właśnie, ten teatr jest trochę taki dyskusyjny, nie? Bo on się aż prosi, żeby mieć własną trupę, żeby tam się coś działo, a z drugiej strony chyba Cieszyn jest jednak na to za mało, szczególnie, że jest ta scena polska po czeskiej stronie, która aktywnie działa. Wiesz co, nie wiem czy za małe. O, fajny gołąb. Widzisz, no tak jak w Bielsku. Do Bielska ludzie przyjeżdżają na spektakle tak. Z całego Śląska. Nie? Jak masz dobrą ekipę, fajny repertuar, to się sprzedaje. Myślę. Co mi się wydaje, że tam jakieś próby kiedyś były, ale ja się nie orientuję, więc nie chcę też wprowadzać w błąd, ale no... Może by to jakoś wtedy trzeba było połączyć z tą czeską sceną, z polską w sensie polską po czeskim, tak. W czeskim Cieszynie, tak. Nie wiem, nie znam się, ale jest teatr faktycznie ładny. Z tym, że no, teatr bielski działa mega prężnie, SCI do niego całe też śmiga, Żywiecczyzna, więc może on po prostu wystarcza. S-Z-Y. Dzięki temu. SZY. Nie, teraz jest raz. Ale coś ja, to się no, mówi... SCI, SZY. Ja, no was inaczej trochę nazywają. No, dobra. Pan reżyser mi kiedyś powiedział kawał. Ale ja nie wiem, czy ja powinnam to mówić, bo jestem na żywieckiej ziemi. Nie przejmuj się, najwyżej cię wytnie, wiesz? Wytnie mi to na jesteś u nas, także... To jest jak gdyby Borys Mateusz Jachym mi powiedział taki kawał. Co jest gorsze od szyickiego kierowcy? Na żywiecki, tak? No, szyicki, czyli żywiecki, tak. Aha, jeszcze gorsze co jest? Jeszcze gorsze. To jest gorsze. Żona szyickiego kierowcy za kółkiem. Taki mały szowinizm, no ale to ja tylko nie. Nie opowiadałem takiego kawału. A, tłumaczy się. No niestety, ja bym go nie miała skąd inąd poznać. Wszyscy pozostali moi znajomi i przyjaciele z Żywca są bardzo porządnymi ludźmi, którzy są bardzo poprawni politycznie. Jeden tylko. My jesteśmy szyitami. A z kolei Sosnowiec, tak. O, no to Somalczycy. Co to są? Somalczycy. A Somalczycy. No nie, no każdy ma jakieś swoje. Ale podobno, że bielscy kierowcy mówią, że najgorszymi kierowcami jesteście wy, ale my jesteśmy zaraz na drugim miejscu, więc myślę, że... Ja myślę, że nie ma znaczenia, wiesz. To zależy od człowieka. Ja nie jestem dobrym kierowcą chyba, więc... Taka strona, w której możecie sobie rejestrację znaleźć. Widzieliście to? I możesz tam wydać opinię na podstawie rejestracji. Naprawdę? Tak, czy na przykład ty masz rejestrację taką i taką, wklepujesz w to i patrzysz sobie, czy ktoś już ci napisał jakiś komentarz. Ja na podstawie twojej rejestracji, no. Ja możesz napisać co, jakby co komu życzysz, no różne takie, nie? Jakim jesteś kierowcą. To jest fajny pomysł, ktoś parę.
Anonimowość. No tak to dobra, jest. Ale to Sebastian, już wiemy... gdzie się spotkaliśmy. Gdzie się spotkaliśmy. Gdzie ja cię spotkałem. Gdzie... A gdzie ja cię mogłam spotkać? Czym ty się zajmujesz? Nie mogłaś mnie spotkać, bo no, nie wiedzieliśmy nigdy w sumie w zasadzie, czym się zajmujemy. Ale zgaduję, że jak no. Tutaj jesteś, znaczy, to też... kiedyś jakaś sytuacja była też w życiu, że nazwisko mi się twoje przewinęło jeszcze, bo zadzwoniła mama jakiejś dziewczynki z Górek Wielkich. Aha. Jakieś wiolonczelistki. Odnośnie. Wiem. Nie wiem kto. Altowielistki. Albo altowielistki, dokładnie, przepraszam. Tak, tak, już tak. Dokładnie. Wszystko Haniu pozdrawiam. Że, tak. I że właśnie do orkiestry i tak dalej. I się zapytam, skąd ma numer. Że od pani Karoliny Kidoń. Ale to ja was wyłowiłam na jakimś Instagramie. Możliwe. Możliwe, że w taki sposób przekazałaś. Próbę macie w Żywcu. I tak, właśnie sobie wtedy pomyślałam, że jest świetna jest ta inicjatywa. Natomiast ona zadzwoniła, jakieś tam rozmowy się toczyły. Natomiast faktycznie później, że to soboty, że to żywe, że to trochę daleko jednak, więc wtedy nie przyjechali. Ale wtedy ja się zapytałem od kogo, że od Karoliny Kidoń. Okej. Okay. Ja mówię, okej. Okay. No i ja wtedy skojarzyłem Karolina Kidoń i mówię, skąd mogę kojarzyć? No z Artist, bo to, ten koncert był. Tak, na tym balkonie. Chociaż wrzeszczała, no nazwa jak chcesz. Drugi balkon, pozdrawiam. Całą ekipę. Całą ekipę, pozdrawiamy Artist i Bankoda. No. Natomiast na tym moja wiedza się kończyła. Okay. Nie? Natomiast nigdy się nie spotkaliśmy osobiście, ani nic o sobie nie wiemy. Czyli teraz już wiemy, że można mówić cześć, jak znajomego się widzi? Cześć. Ale nie mamy drobnych, cześć. Przepraszam bardzo, to. Będzie nas obserwował. Czyli rozumiem, że jesteś inicjatorem tego Beskidzkiego tak, projektu, Beskidzki to się nazywa? Tak, projekt, zgadza się. Okej. Okay. I to jest orkiestra, w której grają młodzi ludzie. No starsi też. Starsi też. Okej, okay, myślałam, że to jest młodzieżowa, nie. Znaczy, wszyscy się czujemy młodzieżowo, no, oczywiście, to, młodzi duchem, rozumiem. Tak? Mamy tam dziadków okay. W postaci wieku 40, ale no, to jest najstarsza młodzież. Jak czytałeś tę wypowiedź? Mamy tam dziadków w wieku 40. No to mówię, że to jest najstarsza młodzież, tak? To żeby tam nie było. W wieku 40. Nie wiem, Michał, ale chyba będziemy się zbierać. Czy wiesz co, ja jeszcze poczekam, jeszcze, wiesz? Nie, co z tobą. Nie, młodzieżowy. Ja już niestety od chwili musiałabym wyjść teraz. O. Zmieńmy temat, ale pogoda jest super. Tak, to jest nie? Na pewno jedno, co nas łączy, to jest sztuka. Woda gazowana. Sztuka nas łączy. Mhm. I woda gazowana po każdym dobrym koncercie. Tak. Nie no, wiek to tylko liczba, tak? To myślę, że niejednokrotnie wszyscy się przekonaliśmy. Czyli jesteś dyrygentem, ja spróbuję zboczyć z tego normalnie tematu. Ty jesteś jak Ewa Drzyzko dzisiaj. O! Kurde, ja nie mam telewizora, ale ten problem? Program jeszcze pamiętam. To było dawno. Nie no, tak. To był dyrygent i instrumentalista. Tak to się potocznie nazywa. O, tak to się może nazywa, tak, jaki instrument? Bardzo, i dlaczego skrzypce? Całe szczęście nie skrzypce. Nie? A co wszyscy? No bo wszyscy dyrygenci, że na skrzypce grają, no tak? No jakoś mi tak pierwsze coś Michał Czulek, masz coś do powiedzenia w tym temacie? Akordeon. Ta-da. To jest wstyd, mówił twój szlachetny kolega Seweryn Piętka. Nie jest akordeon, to jest wstyd. Akordeon, tak. Nauczyło mnie to życie. Ale ty grałeś na skrzypcach przecież. Tak, grałem. No. Chciałem. Nie, naprawdę, kiedyś bardzo chciałem na skrzypcach. Chciałeś? Chciałem. Ja też miałem epizod z akordeona, ale nie chcę do niego wracać nawet. Ale z akordeonem czy z akordeonistami? Z akordeonem. Ale że co? Musiałam wybrać drugi instrument na siłę. Nie. Ty grałaś na akordeonie? Nie, ja nie umiem na nic zagrać. Wtedy też nie umiałam nic, ale bardzo się uśmiechałam i byłam miła na tych zajęciach i jakoś to poszło. Ale tak, miałam nawet Ksywerze, znam Karolina trzy basy. Bo tyle wiedziałam, gdzie jest. Dobra, już zostawmy to. A czyli jaki instrument w końcu? Na fortepianie. Tak. Czyli ty, Karolina, masz lewy biceps, tak? No i wiesz co, przez te w sumie 6 godzin ćwiczeń, które się może wydarzyły w całej karierze, nie sądzę, żeby się to udało. Okej, okay, czyli ty, dobra, no to teraz pogadajmy o nim, tylko że ja o nim strasznie dużo wiem. Czemu skrzypce? Ale ja bym się nie, ale skrzypce, naprawdę bardzo skrzypce. To znaczy... Nigdy jakoś nie było okazji, żeby się na nich uczyć, ale no, a czy mi siostra też... powiedziała, że głównie się kojarzyła ze skrzypcami? Tak. Nie? I z tańcem. A to tak, że ale tańczyłeś bardzo tam. Taniec? Wtedy. Jakiś zespół folklorystyczny? Nie, co? Nie. Znaczy ja mam dosyć blisko do folkloru, ale w ogóle tego nie robiłem w życiu. Aha. To co tańczyłeś? Nie, tam trochę towarzysko był jakiś moment, potem salsę kubańską tańczyłem. To jednak nie wiem o tobie wielu trochę. Rzeczy. Proszę bardzo. No, ale salsa w ogóle salsa to jest sztos, to jest tak niesamowity taniec, zwłaszcza ta kubańska Rueda de Casino, gdzie tańczy się w takim kole i wymieniasz partnerki z różnymi figurami. Niesamowite to jest i ja właśnie bardzo żałuję, że nie ma gdzieś blisko tutaj, na przykład w Żywcu takiej szkoły tańca.
Bo na przykład w Bielsku jest to bardzo, bardzo popularne, nie? Naprawdę ludzie w Bielsku salsują tak bardzo porządnie. Mm-hmm. I to jest super. Salsoteki się odbywają, w ogóle całe imprezy na ten temat. Ludzie się spotykają, mają ten sam vibe, tańczą sobie, wymieniają się partnerkami cały czas. No super, super. Tańczyłeś kiedyś? W życiu. To nie jest... wystarczy, że gram. To jest... niech to będzie dobry użytek. Za taniec się może nie będę brał, bo to... Myślę, żebyś sobie dał radę, bo masz, wiesz... Ale wiesz, słuch to może jest jedno, tak? Czy kto, ale kwestia jakby tego, jak ty się czujesz na scenie, nie? Tak, to jest... Jeśli ty lubisz tam się ten... Znaczy, ja lubię oglądać tancerzy, o, może tak. Nawet teraz mieliśmy też koncert z tancerzami z Żywca. Więc to się fajnie patrzy, nie? Ale jak masz tym wyjść zatańczyć i ktoś ma cię potem nagrać po tym wszystkim, masz siebie oglądać, to już mówisz, nie, to wiesz. No to trochę chyba takie jest ekstrawertyczne, nie? Że trzeba w sobie mieć tą taką odwagę. Kolejną nutkę ekshibicjonizmu, co mi się zawsze wydawało, że wokaliści mają tego ekshibicjonizmu, trudne słowo, więcej niż instrumentaliści. A tancerze jeszcze więcej. A tancerze chyba jeszcze więcej. Takie które pod aktorstwo podchodzi. Nie? Tak, tak. No myśmy w teatrze musieli trochę potańczyć i pierwsze zajęcia... Tańczyłeś w teatrze? To ciekawe. Znaczy, ja nie wiem, czy to tańcem można nazwać, pozdrowienia tutaj dla Mateusza Wojtasińskiego, który... Ale powiedział, że po dwóch czy tam trzech tygodniach prób z tej tragedii, która była na początku... Zaczęło to mieć ręce i nogi. No jeszcze też w tych jakiś talent show, jednym takim szczególnym, tam było bardzo dużo zajęć tanecznych i biegania po schodach. No to tam tak, tam siedzieliśmy czasami po 6 godzin w jakimś studio tańca w Warszawie. A, no to stąd jeszcze bym znał, tak? No tak. Ale to tak, stare, tylko że ja nie z Milówki, ja u konkurencji wiem, byłam. Ale to u kogo? U Młynkowej przecież nie, Halina. Także tamtego tańca też było konkurencji. Sporo. Tak. A teraz przyjechała do konkurencji. Tak. Ale był pomysł, że miałam właśnie być w Milówce. Tylko później jakoś się to rozmyło, bo ja jeszcze nie miałam prawa jazdy, tam ciężko jakoś było mi dojeżdżać do tej Milówki. No i wybrałam się w poszukiwaniu przygód na casting do Cieszyna. No i tak w ogóle to był super program. Ja pamiętam, że jego bardzo, bardzo... byłem też w ogóle na castingu, nie dostałem się. Byłeś na castingu? Byłem w Milówce. Ale to gdzie, w Milówce i się nie dostajesz? A tam nie. Podobno, bo pozdrawiamy serdecznie Marcina Piątka Pufę, reprezentanta Milówki męskiej, że tak powiem, to mówił, że był problem z obsadzeniem tej... Wiesz, to kurczę, ciekawe, jakim kluczem się nie dostał. Bardzo jestem ciekawa. Ale to było tak Łukasz, dawno, że... Paweł, prosimy o tutaj komentarz, o wyjaśnienie tej sytuacji. Dlaczego? Nie, no, ale był bardzo fajny program, ja byłem bardzo jego fanem i pamiętam, że kiedyś był taki konkurs na Facebooku jeszcze, chyba był wtedy Facebook już, nie? Był. No, to był taki konkurs, że trzeba było zrobić jakieś zdjęcie, nie pamiętam, i potem po zrobieniu tego zdjęcia trzeba było gdzieś tam wstawić i napisać komentarz jakiś i wygrywało się, nie? I oczywiście byłem tak zapalony na ten program, że po prostu zrobiłem to zdjęcie, wrzuciłem tam i wygrałem kubek i do dzisiaj go mam. Z przodu jest TVP2, a z tyłu Bitwa na głosy. Gdzieś programu nie ma, kubek został. Proszę? Programu nie ma, kubek został. Nie, to ja mam bluzę jeszcze też gdzieś z tego, tak. No tam później, w początek fajnie, ale czym dalej tej pracy było więcej, czym mniej było zespołów zaangażowanych, bo już tam co tydzień ktoś odpadał i ten moment, kiedy jest tam nas, nie wiem, już nie pamiętam, ale powiedzmy, że cztery zespoły, no to już była jazda, bo to były te choreografie, przebiórki, bo live wszystko, przebiórki, no tak. W trakcie bieganie po tych schodach, cały czas tam na tej hali też były problemy z przewiewem powietrza, byliśmy notorycznie chorzy. No, taka szkoła życia trochę tak, jedno z takich cięższych, bardziej wymagających doświadczeń w moim życiu muzycznym. No ale potem jest tak, że ktoś ci powie, a gdzie, co robisz, gdzie pracujesz? No, tam śpiewam. Nie wiem, coś tam dyryguje. No co to jest za robota? A to fajnie masz, robisz, za pracę, nie? Nie? Ja tu daleko nie muszę szukać, ja w domu takie komentarze słucham. Przychodzę, wiesz, tobie się udało. Chłop mi mówi, albo ojciec, że no co, że pośpiewaliście sobie tam, nie? To już jest... No. Wiesz co, i to jest, wydaje mi się, że to jest taki trochę element tej edukacji kulturalnej, wiesz? Że ludzie nie mają świadomości tak do końca tego, jak to Ale to tak ma być, to tak ma być, ponieważ ludzie, którzy są odbiorcami tego, co robimy, ich ma nie interesować, co my musimy zrobić wcześniej, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. To, że jeżeli się pomylimy, to nie znaczy, że jesteśmy debilami, tylko że coś nam się
nie udało tak jak inaczej niż planowaliśmy. A odbiorca wręcz chyba psułoby mu to, myślę sobie, oglądanie, słuchanie czegoś takiego, nie? To nie jest ich problem, no to jest gdzieś tam nasz. Myślę, z drugiej strony jest tak wiele plusów i takich, że jesteśmy postrzegani pozytywnie, fajnie odbierani, na przykład, nie wiem, gdybyś był komornikiem, no to wiesz, nie, od razu albo radę. Pracujesz w służbie więziennej, nie wiem, wymyślam, nie? Są już różne podejścia, co robisz, śpiewam. Ale super, proszę, prowadzę orkiestrę. Ma pasję, super. Przychodzi do domu, dzień dobry, komornik sądowy, witam państwa. Ja, może śpiewam. Może tak, oddajemy ten telewizor. No, na przykład może ktoś lubi, widzisz, może ktoś, jest jakiś komornik, tak, który robi swoją pracę z pasją. Tak, tak, tak. Pasjonuje się odbieraniem ludzi przedmiotów. Tak. No ja się na przykład pasjonuję, chociaż to teraz jest podobno modne i popularne, ja to odziedziczyłam prawdopodobnie po mamie, bo ona już wtedy, x lat temu, czytała czasopismo Detektyw i jakieś tego typu, mm-hmm. Kobry, nie kobry. Ja czytam, słucham, oglądam notorycznie o prawdziwych zbrodniach. I tak, gdyby ktoś miał mnie zapytać, wiesz, co byś chciała sobie porobić w wolnym czasie, tak, ja bym sobie posiedziała na jakiejś rozprawie. Wiesz, nie, to nie. Ale wiesz, na przykład gdybym mogła uczestniczyć, nie wiem, może w czasami rozmowie z mordercą. Nie, wiesz, teraz są wakacje, więc nie, zabijanie dopiero od września. Na zimę. Przyjdzie czas i na to. Ale póki co... A powiedzcie mi, tą rozmowę mamy tak prowadzić, że cały czas jest wyczerpująco, tak. I coś się dzieje, tak? Tak. Czy pan operator, reżyser, kamerzysta to będzie ciął? Ja nie ingeruję. On nie ingeruje, on to jest... Czyli tak gadamy i wszystko co... Słuchaj, jak w tym, jak w ukrytej kamerze. W szpitalu. Grałaś kiedyś? Czy grałam w szpitalu? Tak. Grałeś w szpitalu? A ty grałeś w szpitalu? Grałem. Ale w szpitalu, że w serialu? Czy poczekajcie, w szpitalu, bo grałem. Grałem w szpitalu. A to jest takie coś jak Trudne Sprawy, czy coś takiego? No, takie coś. Grałeś w takim czasie? Grałem, coś? No. Miałem, to było moje pierwsze spotkanie. Jaka jest myśl, co chciałeś powiedzieć, że tam też jest wszystko bez cięć? No to znaczy, że to jest, tam jest też tak naprawdę wszystko trochę na serio, nie? To nie jest, tak nam się wydaje, że taki głupi serial, bo tam te setki nagrywają, mama nie kocha Maciusia, no. Dlaczego Maciuś jest dzisiaj taki smutny? Ale tak naprawdę to chodzi o to, że dla aktorów, amatorów to jest pierwsze zderzenie z rzeczywistością, bo ty dostajesz 3 dni przed nagraniem scenariusz pod tytułem 45 stron, musisz się tego nauczyć, potem chodzisz na plan, masz 2 duble, 2 jakieś fiksy z kamer przemysłowych i that's it. Jak nie zrobisz, to cię nie ma, nie? Jakby, no więc to jest tak całkiem tam na serio. A też całkiem na serio biorą to ludzie, którzy to jednak oglądają, nie? A ja właśnie niedawno rozmawiałam z tatą na ten temat, bo dla mnie to jest fenomen. Fenomen absolutny, ponieważ znam tych aktorów trochę i wiem, że mnóstwo z nich bardzo by się chciało zaczepić gdzieś w telewizji, coś, wiesz, no kurde, studiowali, pracują w teatrach od czasami 20 lat, mają super doświadczenie, są rewelacyjni w tym, co robią i później właśnie szpital, tak się nazywa. Wpada szpital i wpada Asia Z z Gorzowa, która, czy tam, nie wiem, no wiadomo, ktokolwiek. Zależy, jaką masz rolę. Ja miałem taką rolę, że Ale nie, powiedzcie mi, dlaczego, bo to jest jakaś oszczędność finansowa, że dobra, weźmiemy gościa z ulicy, bo on to generalnie będzie chciał tylko za dojazd, a zagra, żeby być w telewizji? Wiesz co, nie. Coś ci aktorzy też by praktycznie, wiesz, poszli na takie stawki, Na pewno tak, wiesz, chodzi też o to, że wiesz, tych odcinków jest pewnie, to przypuszczam, tak dużo, że oni potrzebują cały czas nowych twarzy, wiesz. Ale z drugiej strony casting do takiego jakby formatu, do takiego serialu jest całkiem na serio. Tam przychodzisz do siedziby, dostajesz scenariusz, masz na przygotowanie 10 minut, 15 minut, masz to przeczytać, idziesz, siadasz przed reżyserem i grasz. I albo nie. No ale nie? Masz też kwestię kompromitacji na przykład, nie? Taki aktor, taki, nazwijmy to doświadczony, nie będzie ci się chciał skompromitować za jakąś rolę, nie? Taki przeciętny Kowalski przychodzi tam i on się cieszy, że on tu może wystąpić. No. On będzie w telewizji. No bo też ustalmy, że te scenariusze nie są jakichś wyższych lotów, nie? Że on tam powie cokolwiek, jak wystąpi, to on nie ma świadomości z tyłu głowy, że reżyser sobie już w głowie zakłada, że super, jutro cała Polska się ciebie będzie śmiać, nie? Ale... I reżysera też to w jakiś sposób potem już nie interesuje, bo gdyby, wiesz, jakiś znany aktor to zrobił, zobaczył potem scenę, na drugi dzień dowiedział się, że pół Polski się z niego śmieje, no to reżyser by miał założoną sprawę w sądzie i koniec. Ale wiesz, to automatem był
podniosłoby też wartość artystyczną tego serialu, nie? Siłą rzeczy, jakby to było grane... Ale kto ogląda taki serial? Siedzisz przed telewizorem, oglądasz Szpital? Z całym szacunkiem do Michała, tak? Bo to, ja tam tylko raz grałem. Przepraszam, nie, ale... byłem bardzo młody. Bardzo, miałem 11 takie, lat. Ile razy w życiu, ile razy, przepraszam, w ostatnim telewizora, miesiącu? No to właśnie. Więc nie wiem, ale to... u taty czasami to widzę, że to gdzieś tam tych programów jest pełno jakichś takich gliniarzy, coś tam też. Jakiś... Znaczy, ja bym tutaj nie detronizował absolutnie ludzi, taki którzy... zapychacz chyba programu, nie? Ale tak. Czy ja też nie mówię o grupie odbiorców, że to ogląda sam taki niszowy plebs, tak? Bo jakby też oglądałem kilka razy w życiu i... Ale po co to robisz? Z jakiejś pasji oglądasz ten Szpital? No nie, no oglądasz po prostu, żeby głowę zająć i okej, ja bym oddzielił tą właśnie część, o której ty mówisz, że... Cała część tego, kto to ogląda, czy nie ogląda, czy tam są jakiekolwiek wartości, czy ich nie ma, to jest jedna kwestia. Tak. A druga kwestia, zetknięcia się tak naprawdę na serio z planem filmowym. Tak, i to jest, jeżeli to jesteś jest amatorem i marzysz, żeby dotknąć tej rzeczywistości, to jest super, bo tam naprawdę, ja pamiętam, że to było dla mnie takie przeżycie. Jeszcze pamiętam taką scenę, ponieważ ja w ogóle grałem, tak a propos, grałem wnuczka, miałem bardzo złą rolę. Byłeś złym ja byłem wnuczkiem? Bardzo zły. Nabierałeś metodą na wnuczka jakieś babcie? Tak, babcie, którą nabrałem babcie na chciałem jej mieszkanie odebrać, cały dom, dobytek i w ogóle. To jest taka anegdota, którą zaraz powiem. Ale to można gdzieś zobaczyć. Ja oglądali to ludzie z twojej rodzinnej miejscowości i mówili, nie no, on taki nie był, on taki nie był. Na szczęście nie wyglądałem wtedy tak jak teraz. Ale, ale faktem jest to, że... ja pamiętam taką jedną scenę, kiedy, bo to była scena w szpitalu, oczywiście wiadomo, gdzie moja babcia trafiła do tego szpitala, ja koło niej usiadłem, bo chciałem, cały czas grałem tego dobrego wnuczka, który tam dla niej jest taki super. I usiadłem obok niej i mieliśmy taką scenę, że mieliśmy wymienić jakieś zdania na temat mieszkania. I autentycznie wtedy poczułem po prostu coś tak niesamowitego, bo mówię do tej babci, ona leży na tym łóżku, a to była taka smutna w sumie, taka smutna opowieść. Nie, smutna opowieść. I ja widzę, jak ona na tym łóżku i ta łza po prostu się leje tu po tym policzku. Nie? I mówię, Oskar, wow. Nie? Więc to jest ten. A druga jest rzecz taka, że zagrałem w szpitalu, to jak była emisja programu, to w dniu, kiedy była emisja programu, jeszcze w życiu nie miałem tyle SMS-ów i połączeń od ludzi, którzy... Nie, oglądają Szpitala. Widziałem cię. A tak. Jeszcze jedna anegdota, którą muszę powiedzieć, bo był tu przed chwilą nasz przyjaciel, który właśnie uciekł. W momencie, kiedy była, emisja była w poniedziałek, ja pracowałem wtedy w sklepie muzycznym i we wtorek rano przychodzę do pracy, a tam na w szybie, w witrynie sklepowej taki wielki mój plakat, moja wielka twarz wycięta z kadru z tego filmu i napisane uwaga oszust. No. I to wisiało tutaj na rynku. Ej, co jest najlepsze? Ale to w tym żywieckim sklepie muzycznym. Tutaj, na Sienkiewicza. Mało tego, to była taka jedna sytuacja, a druga sytuacja była taka, kiedy jechałem w pociągu, to był jakoś tydzień po emisji, jechałem w pociągu chyba do Katowic i siedziała przede mną pani, która taka starsza. Ja sobie siedziałem przy oknie, ona, wiecie, jak pociągi takie z tymi przedziałami były kiedyś, nie? I ona siedzi naprzeciwko mnie, ja siedzę tu i ona cały czas się na mnie patrzy. Ja patrzę w okno, ale czuję, że ona na mnie patrzy. I patrzy i tak w końcu ja odwracam tą głowę i ona się mnie pyta. I co, wyszedłeś w końcu z tego więzienia? Serio? A ja, naprawdę? Ja mówię, pani mnie z kimś myli, nie? Ale ja wrócę jeszcze do początku tego, co powiedziałeś, że fajne doświadczenie i tak dalej, ale trochę dla mnie to jest przestawienie kolejności wydarzeń tak o 100%. Niedawno czytałam taki, nie wiem, czy mam... Gdzieś mi mignął wywiad z Anitą Lipnicką, która mówiła o różnicy w powstawie, w sensie, że ona jak miała tam 20 lat, czy tam ileś, to sobie siedziała z jakimś kolegą, coś sobie tam grali, wzięła sobie gitarę i wymyśliła sobie piosenkę. I sobie myślała, kurde, fajna piosenka, fajnie, żeby ludzie tę piosenkę usłyszeli. I ta piosenka gdzieś została nagrana, poszła w świat, stała się przebojem, wszyscy znają Anitę Lipnicką, nie? Mhm. I kiedyś to było tak. Teraz jesteś youtuberem, nie wiem, jakieś Gen Z, ekipa, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, więc nie wiem, o czym mówię, nie będę błyszczeć. Pojawiasz się i wtedy stwierdzasz, nagram piosenkę, aha, poczekaj, muszę się nauczyć śpiewać, czy tam grać, muszę, wiesz, przychodzi jakiś producent, wychodzi produkt jest od razu znany, zupełnie na odwrót. Tak. Trochę mi się to kojarzy z takim szpitalem, nie? Że ludzie, którzy gdzieś tam się tego aktorstwa przez lata uczą, w jakichś malutkich teatrzykach próbują swoich sił przez, wiesz, dążą do tej telewizji, czy do tego kina, żeby trafić na ten wielki ekran.
przez lata pracują na to, a teraz generalnie wiesz, ja jeszcze nic nie umiem, ale zacznę od zagrania w szpitalu, a później zobaczysz ten, nie? Może tak, może się nie ma co z tym kłócić, nie? Może ten świat taki już teraz będzie, ja myślę, że dla każdego to jest jakaś droga, widzisz, jak gdyby to x lat temu, to było, nie wiem, 15 lat temu może, nie pamiętam dokładnie, ale gdyby nie ta sytuacja, to ja potem po tylu latach bym nie poszedł do tej szkoły wokalno-aktorskiej, nie, bo mnie to tam wtedy się tak zajawiło, no. zaciekawiło, że to kiełkowało przez kilka lat u mnie, nie? Wiesz, i... możesz być tutaj wyjątkiem, który gdzieś tam... Znaczy nie, po prostu mamy inne czasy, nie? Więc jeśli ty mówisz, że to było 15 lat, to też jest teraz fakt, Karolina. No. Że teraz to się zmieniło w ciągu tych 15 lat. I to zresztą bardzo widać w przypadku na przykład muzyki, tak? Że przychodzi ci pierwszy lepszy wokalista i już na dzień dobry, no, nazywa się na przykład trenerem wokalnym, tak? Tak. A co? Nie? A w tym czasie ty masz z tyłu głowy, że ty kończyłeś 12 lat szkoły muzycznej, co niektórzy 5 lat studiów potem i idzie pracować do przedszkola, prowadząc rytmikę z tytułem magistra po 18 latach ciężkiej nauki, nie? A ja jeszcze jest jedna grupa zawodowa, która jest tutaj mistrzowska, która doprowadza mnie do szewskiej pasji. Hydraulicy? Blisko, akustycy. Realizatorzy dźwięku. Tak, bo znam gości faktycznie, którzy siedzą w tym temacie, gdzieś tam kończyli studia albo nabyli mega dużego doświadczenia przez latach i się bujają bez tego etatu, gdzieś tam z miejsca do miejsca, próbują jakoś przeżyć. I znam też postacie, które są w jakichś ośrodkach kulturalnych, gdzie 30 lat temu usiadły i dalej tak siedzą i dalej nic nie brzmi, nie? I dalej nic nie słychać, i dalej nie ma komfortu ale grania. Widać to też przy CV na przykład, nie? No ty będziesz mieć teraz super okazję, jakbyś rekrutował pewnie na jakieś inne tam stanowiska, ale kiedyś jak się dostawało CV od kogoś, to miałeś wykształcenie, jedną pracę przez, nie wiem, 10-15 lat tak. I na tym się kończyło. Teraz, na przykład tak jak my też rekrutujemy do nas czasem, to patrzysz, że średnio co pół roku jest zmiana. Ktoś ma po prostu zmianę miejsca. I teraz ty nie wiesz, czy ktoś był tak super, że go wszędzie chcieli. Tak, nie? Tak. Czy po prostu był tak beznadziejny, że go z każdego miejsca wyrzucali, czy on po prostu, bo to jest jeszcze trzecie niebezpieczeństwo, bo jeśli osoba, która sama się zwalnia, bo nie potrafi sobie zagrzać miejsca w jednym, nie dlatego, że jej tam nie chcą, tylko że ona się tutaj nie czuje, nie? No to po co ty w tym kierunku idziesz, nie? Tak, nawet kiedyś rozmawiałam z koleżanką, która pracuje w tym HR-ze, czy tak zwanym, chyba tak się to nazywa. I mówiła, że wiesz, ale jak piszesz CV, to nie pisz, że tam, nie wiem, pracujesz tam i tam, czy prowadzisz tę szkołę, czy coś tam robisz od tam 20 lat, czy 15, czy 10, tylko napisz projekt pierwszy. Od roku to wiem, jaki projekt? Przecież cały czas wiesz, przez lat, to, ale inne myślenie zupełnie jest. To CV nawet powinno wyglądać inaczej, z tego co rozumiem. Lepiej, tak, właśnie teraz lepiej jest, tak, jeśli masz kilka prac. Gdzie dla mnie, jakbym widziała, nie wiem, kogoś, kto 10 lat pracuje w jednym miejscu, to myślę, no to musiał być dobry, musieli go szanować, fajnie się dogadywał zresztą i tak dalej, nie? Ale tak, dużo się zmieni. Ile ty masz lat w ogóle, że ty myślisz, jak my starzy ludzie? Czemu jak starzy ludzie? Ja już powiedziałem na początku rozmowy, że jestem staroświecki. Nie mam aplikacji Parkuj, czy tam Witaj, czy Żegnaj, nie wiem, jak to tam jest. Witaj, Parkuj i Witaj. Ale w ogóle, Sebastian, to jest taka zabawna historia, czy zabawna, no, samo życie, że ja pamiętam Sebastiana z takiego kadru z Dzień Dobry TVN, gdzie pewnie będziesz kojarzyć, kiedy był takim bąblem, takim małym, który grał na organach kościelnych i w ogóle tak zasuwał tam na tych organach. I był takim, Dzień Dobry TVN, to widzę, że dwa razy. Bo potem byłem po 10 latach, oni robili też program, to było niedawno, ten drugi program był w 2020 roku. Pierwszy był chyba w 2009, to faktycznie to, co Michał mówi, a potem ten, ale to wiesz co, to też pokazuje, znaczy nie wiem, co chcieli dokończyć, przepraszam. Bo się nawiązała rozmowa, a ja ci wszedłem słowo, teraz mnie nie pamiętasz. No. Wybiłeś mnie. Ale, no. O staroświeckości. Staroświeckości. Było wcześniej, no chyba. Nie, no, nie jestem tak stary, jeśli o to chodzi. Że skojarzyły ci się organy kościelne ze staroświeckością? Tak to działa się tak będzie kojarzyć. No. A grasz na organach dalej? Tak, tak. Jako organista. W Ustronie w ogóle. W którym kościele? W Harmanicach. W Harmanicach! Tak, no. I wyście się nie spotkali? Nie, bo to nie, wiesz, to z Mirejem. A ty mieszkasz w Ustronie, czy w centrum? W centrum, okej. No, teraz będziemy mieć lato muzyczne w Harmanicach też właśnie. Taki festiwal będziemy organizować, także... Tak? Popatrz, tak. To tam macie w Harmanicach prześwietną wokalistkę, która wróciła na naszą dziedzinę ustrońską, kończąc akademię, teraz Kamilę Kiecą. Kamila Kiecą, no to Kamila będzie też śpiewać 15 sierpnia. Brawo, dokładnie, tak. Także fajnie. Tak, to taka dobra dusza będzie. To kiedy to będzie? 15 sierpnia. Znaczy zapraszamy. My zaczynamy 4 sierpnia w ogóle, także zapraszamy. Od 4 sierpnia zapraszamy, a 15 zapraszamy będzie Kamila, ale nie tylko. No, a wracając do tego Dzień Dobry
do tego Dzień Dobry TVN, to też jest właśnie to samo, to żeśmy mówili, że dają takiego dziewięciolatka, nie? Hmm. I w przypadku na przykład Dzień Dobry TVN pamiętam jak pani Izolda Sonetra, z tego co wiem już nie pracuje, ale nie mam potwierdzonych informacji, więc tutaj nie chcę skłamać. I ona potem mi mówiła po tych 10 latach, jak się spotkaliśmy w 2020 roku, że ona mówi, że kulisy, jak ona dostała telefon, że taki organista, że 9-latek gra na organach, mm-hmm. na przykład, to ona mówi, jej, super, jedzie, mówi, może będzie fajny program. Ale jak tam przyjechała na miejsce i mówi, gada, i mówi, i ty gadasz tylko o tej muzyce, i gadasz, i mówi, im dłużej ja tam jestem, siedzę stąd, to mówię, Boże Święty, mówię, przecież ja tego nie sprzedam, mówi, mm-hmm. że TVN mi tego nie kupi, nie? To jest mm-hmm. za grzeczniutki program. Mm-hmm. Mówi, jakbyś ty miał jakiś skandal w życiu, tak. to ja bym to od razu bym ja to... Ja zawsze mówię dzieciom, to jest moje nie? powiedzenie, jak mówią, chcę iść do Voice of Kids, tak. musisz urwać sobie rączkę, albo zabić mamusię, to są najszybsze drogi. I ona mówi, wręcz błaga, żebyś ty mówi, coś powiedział głupiego. Tak, tak. I dwie rzeczy, które pamiętam wtedy puścili, ona zapytała o marzenie i ja mówię, że no tak w sumie to chciałbym zagrać w Kościele Mariackim. Ona mówi, dobra, robimy to, jedziemy. Nie? Jedziemy. I ona tam zadzwoniła faktycznie, no i tak pierwsze takie opcje były z Kościoła Mariackiego, że no bo tam profesorowie tak średnio mogą, w sensie no mogą dopiero zagrać, jest to dopiero dziewięciolatek, nie? Który coś tam umie. Ale załatwiła, faktycznie przyjechaliśmy tam i tam sprzedałem, potem pamiętam księdza, że dzieci chodzą do kościoła, bo ksiądz im każe, nie? Takim, wiesz, mocnym akcentem, wiesz, dziewięciolatek, a wtedy to były takie czasy jak teraz, bardzo kościół był nacenzurowany. No i potem ona była też po 10 latach, nagrywali program i właśnie fajnie tak zobaczyć, nie? Jaką masz różnicę w postaci tego, jak to wszystko poszło do przodu, ale też profesjonalizm, nie? Jak TVN zawsze trzymał. Nie wiem, na ile lokuje ma tutaj... No ja już tak reklamuję. Ty zareklamuj sobie też coś. Nie, ty już zareklamuj. A jest ten szpital jeszcze, to jest emitowane? Jest. No znaczy, wiecie co, to nie chodzi, nawet nie chodzi o tą reklamę, tylko chodzi pewnie o pewne doświadczenia. Tak, nie no, śmieję się. Ale szpital nie jest TVP. Nie. To jest przecinek. No tak. I właśnie to nie zdradzając, jaka telewizja jeszcze ze mną kręciła kiedyś też wywiad, to chcę tylko nadmienić, że te państwowe, to jest masakra. W sensie tam biurokracji, zgód i oni są czasem po całe tygodnie, jesteś wyrwany i dubli jest kilka. A widać, że te właśnie niepaństwowe, które no, nie są finansowane przez państwo, mm-hmm. to jest przede wszystkim, nie? Więc przyjeżdżają, godzina, na razie, bo my nie mamy czasu, nie? Mamy następny materiał, poza tym nam nikt więcej za to nie zapłaci. Więc po prostu masz wypuścić materiał i koniec. Im szybciej, tym lepiej, nie? Super robota. Zresztą no, robiłeś szpital, no to mówisz, dwa duble i koniec. Robiłeś szpital, już poszło. Dobra, zacznijmy temat szpitala. Nie. No ale mówiłeś, dwa duble i koniec. Wtedy tak. Nie no, było tak, tutaj. No. Nie było czasu. To jeszcze znaczy... raz, panie Michale, bo pan się dopiero uczy, coś tam. Nie. Właśnie dlatego to było takie trochę wrzucenie tych ludzi na, i myślę, że dalej jest, na taką głęboką wodę, nie? I ktoś się kiedyś mówi, a bo ta wiocha, trochę to jest taka wiocha, wiesz, ten szpital, to jest wiocha. Ale ja uważam, że gdyby nie to, gdyby nie ten element w moim życiu, to ja bym pewnie zupełnie może coś innego dzisiaj robił, nie? Ale że to mnie tak zajawiło, że można, że się jakoś tam chciałem sprawdzić w tym, że miałem strasznie złą rolę w ogóle, nie? Naprawdę mnie ludzie źle potem kojarzyli, śmiali się z tego i tak dalej. Zagrałeś im najlepiej. Ale to było właśnie bardzo odkrywcze i ja myślę, że dla każdego takie właśnie elementy, czy na przykład taka bitwa na głosy, która coś ci dała na pewno, nie wiem, tobie dało coś zupełnie innego, co nas ukształtowało dzisiaj w ten sposób, nie? Ja jeszcze teraz mi się przypomniało, że a propos tej prywatnej telewizji i publicznej, to jeszcze wcześniej z tych doświadczeń tego rodzaju, bo jeszcze byłam, jako że tu jestem najstarsza, wychodzi na to, ale Michał mnie goni. Jeszcze. To jeszcze był wcześniej taki program, który się nazywał Droga do Gwiazd, który prowadził Zbigniew Wodecki. Pamiętam to. To był pierwszy talent show. Oj. Jezu, nie wiem. Możemy się tego doliczyć, bo ja miałam 17 lat wtedy. Jak już wiemy, ile mam lat, to teraz 23 lata temu to był proste 2001. To tak? Dwa lata. Ja jestem najgorsza z matematyki, a przemyślałam to najszybciej niemożliwe. Coś na pewno źle. Ale w każdym razie... Tam była taka sytuacja, że też dostawałeś jakąś tam piosenkę, Zbigniew Wodecki to prowadził, siedziało jury, w którym stałym elementem była pani Ewa Bem i goście tam, Alicja Majewska, czasami ktoś tam, ja, chyba właśnie u mnie była Alicja Majewska i Jerzy Kryszek, o ile dobrze pamiętam, ale to już w tym za tym pierwszym razem. I później po finale była taka sytuacja, że gwiazdy
wybierały sobie do duetów z całej tej edycji kogoś, żeby razem zaśpiewać swoją piosenkę ze swojego repertuaru. No ja miałam taką przyjemność, że zaprosił mnie Krzysztof Cugowski do zaśpiewania, nie pamiętam której piosenki, a dlaczego nie pamiętam, ponieważ jak już jechałam do tego Krakowa, to w Krakowie były nagrania autobusami, i naraz się okazuje, że Krzysztof coś tam się podziało zdrowotnie i że go nie będzie. I ja przyjechałam powiedzmy o godzinie 21 dnia poprzedzającego to nagranie i dowiedziałam się, że go nie będzie, ale wezwali Małgorzatę Ostrowską i śpiewam z nią jej numer, którego nigdy w życiu nie słyszałam. No ale masz tam, wiesz, zaczynamy 8 rano nagranie, no to jest trochę czasu, nie? Ja wiesz, 17 lat siedziałam z tym tekstem, wie, rano jedyne, nie? Ale gdzieś tam, gdzieś poszło i tak sobie teraz myślę, a propos oszczędności, też nikt nic nie przesuwał i nie było czasu w TVN-ie, żeby coś, nie wiem, poczekać na Krzysztofa albo gdzieś mnie przerzucić. Nie, no po prostu ma być teraz nagranie, koniec, będzie tak, i koniec, tak, nie? I no. Się wydarzy, więc jakoś tam się to udało ogarnąć, no ale było to stresujące dość, tak. Myślę, że wtedy jeszcze sobie nie zdawałam sprawy, jak bardzo to jest stresujące. Teraz by było chyba nawet trudniej. Tak, no. Dobra, telewizję żeśmy przegadali. To zmiana tematu teraz, bo... tak, bo quiz, będziemy... Zróbmy sobie taki quiz, nie? O Jezu. To teraz, co ma wspólnego rolnik z dyrygentem? O, zaczyna się. Zaczyna się. Rolnik z dyrygentem. Nie wiem. Ja też nie. A dlaczego? Ponieważ nasz pan reżyser powiedział, że dzisiaj będziemy rozmawiać o rolnictwie, uprawie roli, zwierzętach. Ja tak o zwierzętach mogę zawsze rozmawiać. O psach w ogóle to tak, jest moja... Tak, on ma takiego kochanego psa. Miłość. Dwa nawet, dwa, no, tylko dwa. Jednego nie znasz. Jednego nie znam. Yuki jest super. Tak, Yuki ma 12,5 roku i już jest starym labradorkiem. No to proszę bardzo, super. Zwierzęta umierają czy zdychają? W nawiązaniu do tego, co się dzieje teraz w polityce. Ja myślę, że ja obie formy są. Znawcą. Ja też nie jestem, ale w ogóle cała ta gówno burza to jest w ogóle jakieś kompletnie z kosmosu. Ja zawsze mówiłam, że mi piesek umarł, ale jak ktoś mówi, zdechł mi pies z taką samą miną, to nie wydaje mi się, żeby jego odczucia były jakieś, nie wiem, inne, nie? Mniej tak. wartościowe. Tak w ogóle są bez znaczenia kwestie, że... Przez tyle lat się używało tego określenia zdechu. No, zajmujemy się pierdołami teraz, nie? No. Taka jest prawda. Ale to cała Polska się tym tak, zajmuje. Tak, no to... O, ale że co, że prawidłowo jest, że powinnam powiedzieć zdechł, tak? Tak powiedział pan profesor i to o to chodzi tak, w ogóle, bo ja... zdycha. Pies zdycha. Pies ma mordkę. Mordeczką. Mordeczkę ma. Cztery łapy. No też, no prawda jest taka, że ja nie mówię, że mój pies ma buzię. No, mimo, że kocham go bardziej niż 99,9% ludzi na świecie. To nie mówię, że ma buzię, ma nie wiem, pysk, pyszczek, mordkę i to coś zmienia? Nie wiem, no nie, fakt ma trochę racji, nie? No zawsze tak było, no a to, że ktoś sobie mówi umarł tak jak ja, no to też chyba nikogo nie krzywdzi. Wiesz co, wydaje mi się, to też w nawiązaniu na przykład do tego, co teraz na przykład będzie wchodzić ta ustawa o nieletnich, czy już w zasadzie weszła, nie? Słyszałeś tak, po Kamilku. Znaczy od 15 chyba sierpnia. Tak. I teraz to jest trochę nawiązanie do tego, że kiedyś jakby jak pogłaskałeś dziecko po głowie albo tam przytuliłeś, to nic za to nie groziło. Teraz spróbuj dziecko dotknąć, a ktoś ci zrobi zdjęcie, tak. to jesteś na przegranej pozycji. Nawet w szkołach, nie? Wchodzą tak, tam tak. różne... I teraz generalnie kilka lat wstecz temu, na przykład jak pies był przy budzie, znaczy ja jestem przeciwnikiem tego, żeby pies był na łańcuchu przy budzie, tak? Ale jak był w budzie, na wsi, to nikt z tego nie robił wielkiej afery. Nie? Ale to dalej jest. Teraz, to, no ale wiesz, no. ale robią tego właśnie koło tego zamieszania, na przykład właśnie, że pies zdechł. Jak możesz powiedzieć, że pies zdechł? No. Nie, to no jest takie tak dalej, doszukiwanie no. się problemu. Naprawdę mi się wydaje, że mamy większe problemy. O, no i właśnie to chciałem powiedzieć. Ja myślę, że większym problemem, słuchajcie, jest to, że jakie wokół tego samego słowa, jakie budują się tak naprawdę emocje. Mhm. Bo w dobie dzisiejszych czasów, kiedy tak wiele jest problemów, psychologiczne, na przykład u dzieci. Jeżeli takiemu dziecku taki pies zdechnie, tak, czy umrze, to jak to bardzo przeżyje, nie? To tak naprawdę ten zbiór tych całych emocji, które są w tym dziecku, są najważniejsze, nie to, że my się dzisiaj kłócimy, jak to nazwać. No to jest jakąś to też... częścią naszego języka, ale myślę, że mniej się mówi o tych problemach psychologicznych, a mówi się więcej o rzeczach, które są
naprawdę mniej istotne. One są jakoś tam zastępstwem jakimś. Tak samo jak kwestia feminatywów na przykład. Ale ja tu nie mam zdania. Ja nie wiem, naprawdę. Ale wiesz, i teraz kwestia jest taka, czy fajnie jest powiedzieć do pani, która piastuje stanowisko dyrektora, dyrektorko? Ale zawsze się mówiło. Czy pani dyrektor? Czy... Nasza dyrektorka, no. Nie, wiesz, to był akurat w tym wypadku zawsze był niektóre taki kierowniczka, dyrektorka. Niektóre słowa są od dawna jakby już włożone w tą naszą... A niektóre dla nas brzmią egzotycznie. Ja na przykład mam straszny problem, że teraz jestem gościnią u Borysa, nie? Tak. Ja w ogóle to z tą gościnią, no nie przechodzi mi to. Z drugiej strony gdzieś tam czytałam, że już nie pamiętam, do których lat te feminatywy były obecne, to było normalne. Jak czytam czasami, a propos tego mojego dziwnego zainteresowania sprawami kryminalnymi, to często czytam fragmenty z bardzo, bardzo starej, czy tam międzywojennej prasy, nie? I tam tego jest mnóstwo. Feminatywy. Tak, my tego w ogóle nie używamy, a tam to było, wiesz, w tych artykułach bardzo częste. Pewne rzeczy się po prostu zmieniają i też wydaje mi się, że takie podejście, ale było zawsze tak, no to może było i się skończyło, no nie wiem, może po prostu, nie? Może za dwa lata usłyszę, że jestem gościnią u Borysa Mateusza Jachyma i nie będzie mnie to drażniło. W teatrze już teraz jesteś widzką. Widzką, no. Więc no to tak to jest też, nie? Kwestia chyba poszczególnych słów, bo na przykład widzka bardziej do mnie przemawia niż ta nieszczęsna gości. To jakaś kwestia też chyba gustu i odbioru. No ale nic, polonistami nie jesteśmy. Opowiedz nam, Michał, o zbliżających się fantastycznych projektach muzycznych, w których bierzesz udział. Jest tego na pewno mnóstwo. Nie wiem, czy chcemy aż tak bardzo lokować te produkty. Nie, no takie nie. To lokujmy, nie reklamujmy, tylko TVN-u, TVP. Mogę słyszeć, że awansowałeś. No, nie, ale to nie jest żaden awans na razie, ale spokojnie, awansował. Ale to poczekajmy jeszcze przed nami. Ja bym bardziej, wiecie, co chciał się skupić, wiecie, nad czym? Nad tym, co na początku, o czym mówiliśmy na początku, o edukacji artystycznej. Bo każdy z nas bierze w tym udział, nie? W jakiś sposób. Trochę dorośli, trochę dzieci. I ja pamiętam takie czasy, kiedy pracując w takiej właśnie prywatnej szkole muzycznej, był taki moment, kiedy wokalistyka rozrywkowa była takim boomem, nie? Mm. Było tak, bo były pierwsze programy pod tytułem The Voice Kids, jakieś tam inne. I wszyscy rodzice chcieli, żeby jego syn, ich syn lub ich córka śpiewali tak jak ta dziewczynka, która gdzieś tam śpiewała w tym programie. I faktycznie tak było, że tak bardzo dużo tych dzieci chciało śpiewać, chciało grać na instrumentach i tak dalej. No ty na przykład prowadzisz szkołę i masz dalej taki odbiór, że dalej jest takie... Ale ty nie możesz powiedzieć, że bardzo dużo dzieci chciało śpiewać i grać na instrumentach, ponieważ zdecydowanie mniej dzieci chce grać na instrumentach niż chce śpiewać. I to jest od wielu, wielu lat niezmienne. Jedna rzecz się zmieniła na pewno i myślę, że się ze mną zgodzicie. Chociaż ty akurat robisz tu mega fajną robotę w tej kwestii, jeżeli pracujesz też w orkiestrze z młodzieżą. Dzieciaki nie mają potrzeby zakładania zespołów. Nie ma zespołów, nie wiem, rockowych, hip-hopowych, popowych. Mówię o muzyce rozrywkowej. Nie ma tego. Jak ja miałam lat 18-19, to w Ustroniu tych zespołów z różnych gatunków było już tam, myślę, że około 7 działających, grających, młodzieżowych. Takich, wiesz, na przeróżnych levelach, poziomach. W Cieszynie było ich zdecydowanie więcej i naprawdę mnóstwo było też przez to jakichś wydarzeń kulturalnych. Nie wiem, tam Piotrek z Marysią grają dzisiaj koncert metalowy. Ja nie słucham zupełnie takiej muzyki, ale przyjdę, bo się coś dzieje, nie? Jest jakieś wydarzenie. I tak to działało. W tej chwili musiałabym się mocno zastanowić, czy w Ustronie jest jakiś... Nie chcę teraz bo wyjdę i przypomnę sobie, przecież są ci i ci. No ale powiedzmy sobie szczerze, że jest tego mega mało. Ale bardzo dużo ludzi zajmuje się, bawi się muzyką, z tym, że są to najczęściej solo akty. Ja robię swoją muzę, docelowo trafi ona na streamingi, trafi ona na YouTube'a i ja nie chcę z nikim grać. Ja bym chciała mieć producenta i kogoś, kto da kasę na to, żeby się to rozwijało. To jest ogromna zmiana i taka dla mnie trochę niepojęta, bo poza graniem
muzyki, nie? Co jest samo w sobie fajne. Drugą super rzeczą było to, że się spotykasz ze swoimi rówieśnikami, ze swoimi ziomami, spędzacie czas, coś co tam razem robicie, gdzieś razem jedziecie, gracie gdzieś koncert, jedziecie na jakiś konkurs, nie wiem, cokolwiek, nie? Gracie jam, idziecie na piwo, brakuje, nie wiem, cokolwiek, nie? I nie... I to nie chodzi o zespół jam. Tak. Nie chodzi o zespół jam. Wiesz co, dwa mam takie przemyślenia. Mam taką scenę od nas ze szkoły, mamy taki dość wąski korytarz i tam są dwa krzesła zwykłe. I kiedyś mama przyszła jakaś zapisać dziecko, ale przychodzili w trójkę. Ona, to dziecko i jeszcze tam młodsza córka. I mam taką scenę, pamiętam, z korytarza, ja wtedy miałem otwarte drzwi z gabinetu, a ona na tym korytarzu stoi, ta dwójka dzieci, jedno czeka na zajęcia, a drugie no musi czym zająć, siedzi na tych krzesłach, ona stoi, dorosła kobieta, dwójka dzieci, nie wiem, 5-6 lat, z telefonami w ręce. Dwa telefony osobne, czyli ja nie wiem skąd ona wzięła drugi, czyli jedno dziecko musiało mieć swój, chyba że ona ma dwa, nieistotne. I te dzieci przez tydzień w tydzień, krótko chodzili, bo 2 albo 3 miesiące, tydzień w tydzień na tym korytarzu, ona stoi, one oczekują na lekcję na telefonie. No jak się domyślacie, nie były to zajęcia z kształcenia słuchu, ani jakieś tamten, nie? To jest pierwsza sprawa. Więc to jest, myślę, tutaj leży problem, znaczy nie zawsze, w rezultacie, w rodzicach, nie? Że rodzic zamiast od razu iść w tym kierunku, żeby tego telefonu nie dawać i żeby jakoś uwrażliwiać, to potem co dziecko ma, jak idzie dalej, co ma w domu? Telefon, bo mama, bo tata chce mieć spokój, nie? Bo tata ma dużo pracy. Z drugiej strony, wiesz, ja też tak uważam, zgadzam się z tobą, ale obserwuję czasami swoich znajomych, którzy, nie wiem, mają jakąś stresową sytuację, muszą coś ogarnąć, coś tam się dzieje. Telefon? Nie, ogólnie, nie? No. Że coś... I to dziecko... I dobra, masz ten telefon. Tak, i ja rozumiem, że to jest... To się też chyba łatwo krytykuje, tak mi się wydaje. Zgadzasz, że nie masz dzieci? No nie. Łatwo się to ocenia, a znaczy, później w praktyce, wiesz, no ale gdzieś tam zwracając na to uwagę, ja myślę, że to nie jest rzecz, która jest w ogóle możliwa do odcięcia tak do zera, nie? Że to jest naprawdę takie idealizowanie świata, ale gdzieś tam ten złoty środek i jakiś tam balans fajnie jakby był utrzymany, ale to mówisz o dzieciach, nie? A teraz mówimy o nastolatkach, którzy tak, dla przykładu... Tak, ale do czego no. zmierzam, nie? I teraz patrz, kontekst drugiej sytuacji. Dzisiaj na przykład rano nagrywałem wywiad z Brygidą Serdelin, z Maćkiem Rogmańcem, odnośnie tam jubileuszu ich popieronów. I ja się pytam, jak powstał zespół? Co się stało, że wyście stworzyli spółkę? A nie wiem, nie, wiesz co mówię, no spotykaliśmy się bardzo często wszyscy razem w czwórkę. Zagraliśmy. Co tydzień, żeśmy się spotykali na kawę, na obiad, żeby pogadać, na piwo i tak. I spotykaliśmy się i załóżmy, niech to będzie rok takich spotkań i po roku mówimy, a może byśmy sobie zagrali coś na tym spotkaniu? No, no dobra, no to zagrajmy sobie. Ej, ty, fajnie wychodzi, nie? Tak. Ile masz teraz takich spotkań? Tak, tak. Ile masz spotkań, gdzie ty idziesz do kogoś siąść i pogadać 2-3 godziny? Nie, no. Wszystko jest w pośpiechu. Tak. Gdzie się z kimś wydujesz? W pracy, w szkole i to jest koniec. Zresztą nawet jeszcze wracając też do tych telefonów i do tych zespołów, to teraz przepraszam swoje nastoletnie uczennice i uczniów, ale faktem jest, że czasami jak ich zostawisz gdzieś na zajęciach grupowych, czyli na zajęciach, gdzie są razem, gdzie jest luźniej, gdzie wiesz, nie, to są z reguły, tam się zdarzają 2 razy w roku, to jest, wiesz, mogą sobie ze sobą pogadać, nikt nikogo nie ciśnie. Jak ja widzę tam te telefony, kiedy siedzi, nie wiem, 5 lasek w wieku około 14-15 lat, to mnie trafia szlak, bo one mają ze sobą o czym gadać, nie? I co zauważyłam, że jak na tych zajęciach pojawiają się dorośli, i to tacy dorośli 50, 60, 40 plus, to przestaje, to im to przestają robić, te dzieciaki. Ci dorośli napędzają jak gdyby klimat tych spotkań i te dzieciaki już nie chcą siedzieć w tych telefonach, bo jest śmiesznie i fajnie, mimo że jest między nimi tam kurde 40 lat różnicy wieku, bo chyba ci dorośli jeszcze pamiętają ten czas, jak to było, jak w ogóle tych telefonów nie było i o po co my się tu spotykamy, nie? I od razu tym dzieciakom się gdzieś tam to sprzedaje, no tylko że muszą gdzieś ten wzorzec trochę chyba mieć, nie? Bo tak to same, to jest też jakiś objaw pewnej nieśmiałości chyba, że może nie znamy się super, no to ja popatrzę sobie w telefon, bo tu. Wiesz, co robicie, jak idziecie ulicą, nie wiem, nie chcecie z kimś nie, nawiązać kontaktu, z drugą bierzesz telefon. Wyjdziemy stąd wszyscy za 5 minut i pierwsze co zrobimy, to patrzymy w telefon. Tak. Znaczy ty nawet w ogóle nie musisz wychodzić z tego położyłeś tu. No, ale nie patrzę na... A ja mam, ale masz, wiesz, pogotowie. Do dołu. A ja w ogóle odłożyłam tak, daleko. Ja widać, że jestem najstarsza po prostu. Słyszałem gdzieś, że według zasady, że jak idziesz z kimś na przykład na obiad albo na kawę, to musi leżeć, tak. Ale nie, że danie telefonu w ten sposób wcale ci nie pomaga. Że telefon w ogóle nie powinien leżeć. Nie na powinien. Stole. No. Tak, tak. Nie, no to muszę zobaczyć. Ale my jesteśmy. Reprezentacja ustronie. Jeśli chodzi o telefony, bo to jest wiadomo. Wiadomo. Karolina, pytanie jest do ciebie. Tak. Z czego
według ciebie znany jest Żywiec? Według mnie, w sensie według moich prywatnych odczuć, bo są dwie drogi. Myślę, że znany jest w Polsce. Chciałam powiedzieć na świecie, ale się szybko opanowałam. Ale czekaj, wrócimy do tego tematu. No. Ale na świecie w pewnym sensie myślę, że również. Z dwóch rzeczy, z marki piwa i z męskiego grania. Z tego jest znany na chwilę obecną Żywiec w Polsce. Ale ja w ogóle Żywiec uwielbiam. Można mówić żywczoków, czy to się jakoś tak odczuwa, że to nie jest ładne, tak? Jest okej. Mnie do tych żywczoków zawsze ciągnęło, dlatego że tu się zawsze wszędzie grało. Jak przyjeżdżałam do kolegów, mam tutaj przyjaciół, to przechodził ulicą, a to jest Romek, nie Romek gra na basie w tam jakimś zespole poparzeni kapustą, czy tam coś, bo te nazwy, żeby co, nie za inaczej to, bo jak to się nazywał ten zespół? Porośnięci kapustą, co to dla przykładu wzięłam, nie? A to jest Jarek z mojego kina, nie? A to jest ktoś tam, a to jest pani, a tu Brygida, to ona, wiesz, a ona w te folki, nie? Każdy coś. Były święta Bożego Narodzenia. Co roku przez wiele, wiele lat w drugi dzień świąt przyjeżdżaliśmy do Łodygowic, nie do samego Żywca, do pana reżysera na imprezę, na którą przychodziło 20 magurzan, którzy łazili tak całe te święta. I była total impreza, kolędowanie, granie, my z tymi jakimiś instrumentami, nazwijmy to, powiedzmy, rozrywkowymi, oni z jakimiś... Zaloty tutaj są. No właśnie, kurczę, chyba im przeszkadzamy. No. My nic nie mamy. I ten klimat tej takiej muzykalności, taki macie też fajne, takie charaktery macie specyficzne. Jest coś w waszej mentalności trochę zadziornego, ale takiego dla mnie prawdziwego. Nie wiem, jak to powiedzieć, że dość szczerzy, ze szczerymi ludźmi się tutaj spotykam. To jest jak gdyby taka cecha Żywca dla mnie najbardziej charakterystyczna. No. A jak ci się podoba rynek? No co mam powiedzieć, nie podoba mi się. Przepraszam, no jest taki sam jak te wszystkie rynki, z ostatnio jak jeździmy, to one są wszystkie takie same. No ale wciąż próbują nie się, podobne. No, próbują się ratować tymi doniczkami w ten jeden wielki, jakby tu kurde trzy drzewa stały, to już by to było przyjemniej. Tak się robi blacha, jak jest jeszcze słońce, no coś ani nie siedzi fajnie. No tutaj jesteśmy jeszcze w takim ładnym miejscu, no ale uważam, że można to było zrobić lepiej, ale to nie tylko Żywiec, nie? To jest jakaś teraz wszędzie trend istniejący. A z czym ci się kojarzy? Ustroń. Z TKB chyba? No kiedyś... to rewelacja. Nigdy go nie było u nas. Nie? To czekaj, to ja nie wiem TKB, jak byłem dzieckiem. Wisła. Nie, ja w Ustroniu... Ustroń mi się kojarzy z Wisłą, nie? Ustroń mi się kojarzy z Wisłą. Poszło. Nie, ja w Wiśle... To byłem na TKB, to na pewno, okej, okay. Ale Ustroń... Ja nie wiem, czy w ogóle byłem, ale jeśli byłem, to w ogóle przejazdem. Kiedyś na pewno będziesz. Wiesz, gdzie będziesz? W sanatorium. O! To już niedługo. O, a propos wracając niedługo. Do telewizji, i to był nawet taki program, ja niestety nie widziałam żadnego odcinka, albo stety. Sanatorium Miłości. Ale to nie było w Ustroniu przecież. W Ustroniu my nawet mieliśmy... jak się to nazywa? Mural na jednej ze szkół podstawowych ustrońskich. Sanatorium Miłości. Tak, ja to u nas... Nie wiem, czy wszystko tam ale u nas tam było kręcone, czy część na pewno, okay. Tak. Także ta Ustroń, myślę, że kiedyś jeszcze... Po to powstały te sanatoria na potrzeby serialu. Po zakończeniu serialu nie wiedzieli, co z tym zrobić. Nie, to jest program. Te sanatoria to jest w ogóle taka historia, ale to nie wiadomo, o jakiej godzinie Borys to chce nadawać, więc zostawmy sanatoria ustrońskie. Ale to okej. Okay. A tobie? No ty już masz większe doświadczenie. No. Mi się zawsze z sanatorium kojarzył, tylko. Sanatorium. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, bo ja parę lat, chyba z pięć, mieszkałem w Katowicach, więc dla mnie zawsze wycieczka z Katowic do Ustronia albo do Wisły to była, wiesz, podróż na cały dzień. Wtedy jeszcze nie było tak rozwiniętej komunikacji, nie, te drogi nie były aż tak wszystkie porobione. Więc ja miałem takie wrażenie, kurczę, mówię, gdzie tam do Ustronia, gdzie tam tak. do Wisły, nie? A teraz już co tydzień rzut, popylasz, kurczę, ja też, tą samą trasą. Ja się urodziłam w Katowicach, 10 lat mieszkałam w Katowicach. Nie, no naprawdę? Tak, mój tata jest urodowitym Ustroniakiem, moja mama pochodziła z Katowic. Z której dzielnicy? Z Ligoty starej. I my co weekend, siłą rzeczy tym pociągiem do tego Ustronia jeździliśmy, bo tutaj była cała rodzina.
A jak się przeprowadziliśmy, jak miałam 10 lat, to wszyscy absolutnie w wakacje jechali z Katowic do Ustronia, a Karolina tam, jechała z Ustronia do Katowic z największą przyjemnością, że już w końcu do swoich znajomych, wiesz, do babci. Ale kiedyś jeszcze, wiesz, miałaś taką mentalność, na przykład babcia mojego kolegi, który też z Bytomia z kolei regularnie u nas jest, to jego babcia zawsze pyta, mówi, a to kiedy ty wracasz, nie? Jak ty do tego Żywca już? No wieczór. A to jak to? To tak opłaca ci się tak? A on mówi, no ale co? Mówi, no godzina 20 w jedną, godzina 20 w drugą. To jest zupełnie inne myślenie, a tak. A kiedyś to była wyprawa pociągiem, wiesz, na ale cały dzień. Ale ja pamiętam, dzień, jak my zjechałyśmy z mamą autobusem na zakupy do Bielska raz w roku, czy dwa razy w roku. To było wydarzenie. Tak. To jest w ogóle cała sobota była wycięta. Trzeba było wcześniej wstać, bo te sklepy tam były otwarte krócej, czy mama jakiś urlop wtedy miała, czy coś. I jechało się tą starą drogą, no bo nie było te dwupasmówki. No i tłukłyśmy się tym. To w ogóle, wiesz, nie? Myślę, że na przykład w mentalności i w pojmowaniu mojego taty, no to nadal to Bielsko jest jak gdyby daleko, nie? Jak ja mówiłam, a muszę jechać do teatru, a to chyba se wrócę po próbie, a przed tym, nie? Przed spektaklem, no bo jest tam trochę czasu, no o, jak, nie? To prawda, świat się zmniejsza zdecydowanie i to nie tylko nasze te lokalizacje tutaj wokół, ale chyba całe. Jest dzisiaj turystyka, jak tak naprawdę wsiadasz w samolot i w 2 godziny jesteś w zupełnie innym miejscu, tak. Nie? I to, no Michał wiadomo, właśnie że... wrócił z Włoch. No właśnie. Ale, nie, ale tak jest, że jednak to, co powiedziałeś, że świat się zmniejsza, to jest prawda, nie? Że tak naprawdę dzisiaj to jest na wyciągnięcie ręki wszystko, nie? I kasy. I kasy, ale też fajnie, bo to też sprawia, że dla osób, które chcą oczywiście, to mogą też dotknąć tak naprawdę innej kultury. I to jest w ogóle mega ciekawe. Ja w ogóle jestem fanem tego, jak gdzieś tam sobie podróżuję, żeby... dotykać właśnie kultury, dotykać tego tożsamości tego miejsca, to jest super, bo to uczy takiej tolerancji do świata, do ludzi, daje taką przestrzeń, że kurczę, jeżeli tam gdzieś tam, powiedzmy w Austrii, grała sobie orkiestra i dla mnie to było na przykład niesamowite, to jest taka anegdota, że orkiestra Dęta grała koncert w takim parku, przepięknym w Austrii, w Wiedniu i nagle przychodzi dyrygent, wita się z wszystkimi i stroimy się, tak? No jak byś nastroił orkiestrę? Powiedz proszę. No pewnie będzie nastrójcie się, dajesz im dźwięk, nie, oni się stroją, idziemy, tak? A tutaj pan dyrygent, notabene chyba Polak, oprócz raz nastroili się do jakiegoś tam dźwięku, po czym zagrali jeden utwór i on zszedł, wziął stroik i do każdego instrumentu podchodził i dostrajał instrument. No. I to była orkiestra profesjonalna, to nie była orkiestra jakaś tam gdzieś tam, wiecie. I to było coś takiego dla mnie niesamowitego, że u nas się takich rzeczy nie robi, nie? Że dyrygent schodzi i jeszcze ustawia instrumenty do idealnego dźwięku, bo jemu zależy na tym, żeby orkiestra grała perfektnie. No nie, na pewno muzykom też na tym zależy, ale ta taka odpowiedzialność tego dyrygenta za całość, nie? Że on do samego końca trzyma tą orkiestrę, to było niesamowite dla mnie. Ja to zobaczyłem i mówię, no po to się podróżuje po prostu, żeby coś takiego zobaczyć. To prawda. I w ogóle w tych podróżach fajniejsze dla mnie. Kiedyś byłam u swojej przyjaciółki w Londynie na takiej szybkiej wycieczce i ona starała się mi wszystko w tym Londynie pokazać. I ja teraz mam wrażenie, że Big Ben stoi na Trafalgar Square i tam zaraz koło siedzi królowa, nie? Po prostu wszystko mi się pomieszało za krótki okres czasu, za dużo zabytków. Ale pamiętam, jak poszłyśmy do pubu i gadałam, nie wiem, z 5 Anglikami przez 2 godziny, to pamiętam w całości. Dla mnie zawsze podczas podróży jakichkolwiek... To, że przez pierwsze 20 minut myślałam, że oni mówią jakimś innym angielsku. Takim, co ja nie wiem w ogóle, co się dzieje, nic nie rozumiem. Ale wiecie co chodzi, zapamiętujesz jakąś tam emocję, jakąś sytuację. Ja nie zapamiętuję tych wszystkich budynków, które gdzieś tam się widzi, tych wszystkich kościołów, ale bardziej mnie chyba to, jak sobie tu ludzie żyją, a co robią właśnie Włosi w Mediolanie, tacy na emeryturce o tej 12 rano, jak sobie piją tamto cappuccino, czy tam co się pije o 12 rano, czy piją wino o którejś i że oni chodzą akurat tam, a nie tam, gdzie turyści ci co mieszkają tutaj. To są takie dla mnie ciekawsze rzeczy. No, to fakt, że ten klimat, nie, żeby poczuć, jak tam faktycznie jest, jak się tam żyje, jak się mieszka. Ale to jest ciekawe, bo na przykład w Żywcu o 19 rynek jest pusty. W Ustroń trochę też, ale mamy walkę z tym. Widzę, że jest taki chłopak Jacek, Oksywie Junior, pozdrawiam, który postanowił, że będzie z tym walczył w Ustroniu.
i kibicuje z całego serca, uaktywnił jakąś taką formę koncertową, która się pojawia tam, Lato z Lokalsami się to nazywa. Na przykład wymyślił karaoke w amfiteatrze, które też się odbywa w już godzinach wieczornych, żeby trochę to odczarować, bo faktycznie jest to straszne. No, jest 19:20, sobota, jesteś niby w uzdrowisku, przed chwilą było tu milion aut, milion ludzi i naraz pusto, nie? Więc trochę to, też myśląc o tych młodszych ludziach, no bo kurczę, no nie wiem, może fajnie jakby też coś mieli do roboty, tak sobie myślę. Jakoś, nie wiem, gdzie się spotkać towarzysko. Gdzieś te fotki na tego Instagrama muszą sobie strzelić. No właśnie. Chce się żyć. A ty jesteś z Żywca? Z Leśnej, dokładnie. Chociaż rodzina nie pochodzi jakby tak, znaczy od strony mamy, dziadkowie pochodzą z Leśnej, a formalnie pochodzimy z Paczkowa. Chociaż gdzieś tam jeszcze... A gdzie to? Paczków. No nie chcę skłamać, bo z geografii za dobry nigdy nie byłem, chociaż piątkę miałem. W liceum miałem piątkę, ale tak to miałem dwóje. Natomiast to jest gdzieś w okolicy Nysy od Muchowa. Najbliżej, to miasta najbliżej, jakie znam wokół Paczkowa, to Nysa od Muchów. Natomiast to jest to, co żeście też mówili tutaj, że Paczków jest takim... No nie chcę mówić miastem starości, ale młodzi raczej z Paczkowa wyjeżdżają. Starzeją się ludzie już. W Paczkowie są bardzo tanie mieszkania. Mm-hmm. Na przykład kawalerki to jest w granicach 130-150 tysięcy. Tak. Wow. I to takiej fajnej kawalerki, nie? Natomiast w samym Paczkowie nie ma. Myślę, co że teraz większość z oglądających ten odcinek wyciąga telefon. Mieszkanie, kawalerka w Paczkowie. Natomiast faktycznie jest to takie miasto, robi się spokojnej starości. Tam za dużo faktycznie nie ma, ale jest to miasto z niebywałym spokojem, nie? Nie chcę mówić, że to jest taki Żywiec, no bo Żywiec... Ale jakie to jest, jakiej wielkości? Oj, nie chcę tutaj w żadne liczby i żeby z siebie nie zrobić tutaj. To będziemy googlować Paczków, tak, to na pewno, zaraz po wszyscy. No. Ale jeszcze mówiliście fajny temat tam o zagranicy, potocznie. Ty mówisz właśnie o tym dyrygencie, nie? Że dla nas to by w Polsce nie było do przejścia. Ja mam przed oczami taką scenę, jak jeszcze przed pandemią pojechaliśmy do naszego kolegi do Norwegii. Na wakacje takie, a on normalnie w tym czasie, jak myśmy tam byli na wakacjach, on normalnie pracował. Mhm. Nie? On żył swoim życiem, a my byliśmy na wakacjach. I słuchajcie, fajna rzecz, bo on po swojej pracy tam kończył o 17:00, myśmy zdążyli pojechać nad jezioro od 17:00 do 23:00, a on rano jeszcze potem szedł do pracy. Normalnie w takim trybie, kto by ci poszedł w poniedziałek wieczorem nad jezioro? No nie, po pracy o godzinie 17:00 to ty jesteś wykończony i idziesz spać. Dalej. I to nie on robił jakby też z nami, bo ja znam go też prywatnie i on na przykład czasem jak rozmawia z nami, to mówi: dobra, idę na spacer, zadzwonię do was później. Wiesz, 22-letni chłopak, który pracuje w normalnej fabryce tam jakiegoś auta, załóżmy, on sobie idzie na spacer teraz i on mówi, że zostawia telefon w domu, on idzie na spacer. No gdzież takie... Podaj mi jeden przykład jednej osoby, jednego twojego znajomego, gdzie on ci mówi: dobra, wiesz co, Michał, zadzwonię za godzinę, bo ja teraz idę na godzinny spacer po pracy, żeby odreagować. No nie, w co odreagowujesz? W telewizor, w jakieś takie inne rzeczy, nie? Wiesz co, w pracę. Niby tak, ale nie robiłbym z tego jakiejś takiej wielkiej reguły, wiesz, bo tak naprawdę... Znaczy, nie robię reguły, tylko jest to dla mnie takie dziwne. Ale jest, nie? No jest, ale myślę, że dzisiaj ludzie naprawdę zmieniają swoje podejście do życia. Zmieniają. Starają się zdrowo żyć. Starają się ruszać, tak? Tak. Nie wiem, dobrze się odżywiać. Podróżować i tak dalej, żeby więcej, podróżować, zobaczyć, się gdzieś zmienia. Tam mniej jest tego zasiedzenia. Też mi się wydaje, że udziela się nam to. Ja powiem wam jedną rzecz. Mamy też dość tego, nie? Po prostu. No. Jedna rzecz z podróży, co mi tak... Jest to dla mnie niesamowite. Jak ja byłem dzieckiem, to ja mieszkam na wsi, więc dla mnie wakacje i to były na wsi, tak? Więc się kopało ziemniaki, jeździło się traktorkiem. O Jezu, jakie to było fajne, nie? Coś tam. A teraz te dzieci, zobaczcie, one jak na przykład gdzieś tam, nie wiem, jestem w samolocie i widzę rodziców, którzy zabierają te swoje młode pociechy na podróż, żeby zobaczyły świat. To jest niesamowite. I to już widać, jak ten świat się zmienił, nie? I to dziecko mi później na zajęciach w czerwcu mówi: zaś do tej Chorwacji. No. I ja sobie wtedy myślę o takim Michale na traktorku. Ziemi. Yeah, ale super. Nie, no fajnie, tak, to zmieniają to się oczekiwania czasy. Też, nie? To już jest... Tak. To, no... Ale jeszcze wracając do tego, co ty mówisz, to ja miałam tak... trochę z tymi Włochami gdzieś tam po drodze w życiu.
to nie mogłam się nadziwić, że oni, i to starsi ludzie w okolicach tam 60-70 lat, codziennie wieczorem po kolacji szli do sąsiadów, albo szli na lampkę wina, albo szli, nie wiem, gdzieś, coś, albo brali gitarę, zaczynali sobie grać dzień w dzień. I to nie były, wiecie, jakieś imprezy mega, nie wiem, pijackie czy coś takiego. Po prostu sobie siadali na 2-3 godziny i szli spać. Spotykali się z ludźmi. Tam nikt nie, ja w ogóle nie kojarzę tam jakiegoś oglądania telewizji. Wiesz co, ludzie się socjalizowali. Wiadomości jedynie. To jest tak jak, jest tak jak u nas kiedyś, jak ja pamiętam z dzieciństwa, jak na wsi ludzie się spotykali. Przychodzili sobie na kawę, robili zalewajkę. Wiesz co to zalewajka, nie? To taka kawa z fusami, którą wypijesz raz i potem dolewasz wrzątku do tych fusów. Które ten, ja to pamiętam, miałem taką sąsiadkę, która zawsze tak przychodziła, piła jedną kawę, a potem piła tą zalewajkę. I wiesz, i ludzie się spotykali. Ja pamiętam, jak moja babcia mi opowiadała, że kiedyś na wsi był jeden telewizor i wszyscy ludzie ze wsi przychodzili do tego domu, tak, żeby oglądać tą telewizję. No. I to jest, wiecie, to jest niesamowite, że teraz jest tego coraz mniej. Chociaż ja myślę, że w mieście ludzie lubią przychodzić do swoich znajomych, przyjaciół, ale też pewnie weekendami, bo w tygodniu pracują, bo pracują w korporacjach albo w jakichś innych miejscach, gdzie tej... No ten tryb praca jest bardzo taki, nie? Że tak. Ja sama wiem po sobie, że ja w tygodniu praktycznie nie prowadzę żadnego życia towarzyskiego. Jedynie ten weekend gdzieś tam już coś, ale w tych, no nie, tak, chyba, tak że nie będę kłamać, próbę z jakimś zespołem. Chyba, że czy mi ktoś każe jechać o 21 na próbę do Żywca albo do Bielska. No to ten, no to i to traktuję trochę, bo akurat te próby i żywieckie, i bielskie są mam na myśli To Be Voice i Puste Biuro, są na tyle takie koleżeńskie przy okazji, że można trochę stwierdzić, że są to spotkania towarzyskie też, nie? Ale tak. W ogóle nie. Ja przychodzę do tego, że ja pracuję do godziny tam 20-21, to wiesz, jeszcze jak nim coś zjeść, coś kupisz w sklepie czy coś, no to jest 22, co ja mam za życie towarzyskie prowadzić? Rano wstaję, przygotowuję do zajęć, robię obiad i idę, nie? I tak mija ci cały ten tydzień, więc ten weekend, jeśli nie jest koncertowy, no to wtedy coś można zrobić. Z tym, że ja powiem szczerze, ja nie jestem osobą, ja kiedyś mi się wydawało, że jestem towarzyska bardzo, a teraz zaczyna mi się wydawać, że jest wręcz przeciwnie i ja coraz mniejszą mam ochotę na spotykanie się z ludźmi. Być może dlatego, że cały czas z tymi ludźmi jestem w pracy, nie? Bo pewnie tak. cały czas, więc później już jak jest czasami, wiesz, sobota, to nie chcę. Nie. No. To też jest, tak się wtrącę. A miał się nie wtrącać, mówił się, nie będzie wtrącać. Może iść w jakąś taką stronę, taki polska mentalność, że Polska jest chyba jednym z najbardziej takich krajów, że ludzie pracują, po prostu mają tak w głowie puszczę. Ale wiesz co... Coś, że muszą pracować, a jak na przykład ktoś sobie w środku dnia robi przerwę na spacer, to już jest tak, to jest dziwne. Ale wiesz co, ja się ostatnio zdziwiłam, rozmawiałam ze swoim kumplem, który mieszka w Stanach i on, jak porównaliśmy to, zresztą to nie tylko jest jego opinia, ale na przykład w Stanach to się nazywa work-life balance, nie? Tak się na to teraz mówi, to tam to jest kosmos. W Kanadzie jest kosmos, to my tu mamy chill, my, wiesz, święto pierwsze, święto drugie, majówka, to siam, to Wielkanoc, bla, bla, bla. Oni mają, wiesz, ze trzy święta po jednodniowe i to jest koniec. I to jest cały czas robota. Więc może jak na Europę, to jesteśmy dość tacy aktywni. Nie, no jesteśmy pracowici. No. Jako myślę, jako Polacy jesteśmy bardzo pracowici. Ja to zobaczyłem, jak mieszkałem w Anglii i pracowałem tam z Anglikami, ale pracowałem też w departamencie... O, ktoś mi dzwoni, odrzucę. W departamencie z Anglikami, ale widziałem departament, gdzie pracowali Polacy. To naprawdę był taki moment, kiedy na przykład mówiło się o tym, że Polacy odbierają pracę Anglikom. To były czasy 2009 rok być może i to było takie bardzo na pograniczu. Ja pamiętam, przyjechałem tam zaraz po maturze, żeby sobie tam dorobić i czułem tą presję społeczną, nie? Że przyjechał Polak, a faktycznie ja byłem tak zajawiony, żeby tam pracować i pracowałem w ogóle w browarze, żeby było śmieszniej. I to było niesamowite doświadczenie, ale faktycznie jest, ludzie tam, na przykład Anglicy, mówili tak, Polacy są bardzo pracowici, to na pewno, bardzo pracowici, ale była druga strona tego medalu, że często też tą swoją pracowitością, ale też ambitnością do tej pracy odbieramy pracę innym, nie? Mm. I
I to było wtedy takie, no... I przynosimy ten nasz system tam, nie? Tylko, że jest jeszcze druga rzecz, że na tych wyjazdach, jak myślę, że bardzo duża grupa ludzi, która wtedy czy w podobnych latach wyjechała na przykład do Anglii do pracy, ona tam pojechała nie żyć, ona tam pojechała pracować, wiesz. Mhm. Ja przyjechałem zarobić jak najwięcej, ja to chcę zabrać, wrócić do Polski i tutaj cieszyć się życiem. Więc też trochę ten model gdzieś tam na pewno na to zasłużył, nie? To takie... czy tam, nie wiem, zbieranie truskawek w jakichś Holandiach, czy Niemczech, czy coś, no to cały czas to samo myślenie. No ale fakt... Każda praca uszlachetnia i... Ale zastanawiam się, słuchajcie, jaki mamy morał z tego dzisiejszego naszego spotkania. A musimy mieć jakiś... Czy wiem, musimy mieć morał? Jakiś morał, żeby było inaczej. Morał. W końcu jesteśmy w podcast. A wiecie, co to znaczy adekas? Właśnie miałem to powiedzieć. Że... No, to znaczy mało adekas, tego... proszę bardzo, proszę bardzo. To jest nasze ale. Ale. Źle, to te Włochy ci weszły za bardzo. Tutto bene. Ja jakoś automatem to pojęłam, bo pan reżyser i ja mamy przyjaciółkę, która pochodzi z podłódzkiej wsi, a od lat mieszka w Warszawie. I ona tak z początku nie wiedziała, o co nam chodzi, bo bardzo często mówiliśmy, no chodź tam, nie wiem, czy ale kas. Co nie mówią, ja może wietrzyznają i zrozumiałam, że to jest to samo. Mm. A co to znaczy? To trzeba było jeszcze trochę urozmaicić. Jeszcze ten? Ale bo wy macie jeszcze bardzo. To ady bardziej. Ja nie wiem, czy to ady to jest właśnie takie bardzo kas. Takie soczyste, wiesz, soczyste, to właśnie takie... No powiedz się ładnie, powiedz to ładnie. No to już jest ładnie, adekas to już jest taka ale nie, wersja bo optymalna, tego się nie mówi tak adekas, nie? To no musisz bo tam powiedzieć się dodaje, takim... to musisz tam jeszcze... Reżyser niech to powie, on to umie mówić, zawsze jak ja coś od niego chcę, to mi to tak mówi. Przymrużyć oko tak jak teraz. Adekas, to jest takie... Musisz zadać mi pytanie jakieś. Jaka jest garza za ten dzisiejszy podcast? Adekas. To jest trochę jak łonaczyć na Śląsku, bo ty tak, by wiedziałeś, tak. Nie? To łon łonaczył z łoną, na łonej, przy łonej się złonaczył się i wyłonaczył. No to i to może znaczyć no. Wszystko. Cokolwiek sobie teraz pomyślałeś, to też, ale niekoniecznie, bo w zależności w jakim kontekście to użyjesz. Tak? Na przykład my teraz łonaczymy. Łonaczymy. Adekas. No. I co to znaczy, że my co teraz robimy? No. Łonaczymy. Na łonym. Przy łonych, z łoną i z łonym. I z łonym, z łonym. Łonie? Wszystko. I z łonymi? Wokół łonego. Ja bym cięła. Łona, naprawdę cięła już teraz. Chyba kończymy tą opowiastkę, nim się tu podpalimy, nie? Było bardzo miło. To było dobre spotkanie. Było. Było ci bardzo miło poznać. O, idziemy. Dziękujemy wam, że było bardzo miło. Ciebie już znałam, ale też miło bardzo. Panu reżyserowi również dziękujemy. Również. Dziękuję. Już wyłączył kamerę.